Velma, kreskówka, którą rok temu recenzowałem już na swoim kanale i cóż, nie byłem wtedy pewien, czy widziałem w ostatnim czasie coś równie złego, słabego, absolutnie obrzydliwego i cholera wie co jeszcze. Kreskówka, która od samego początku prezentowała tak niebywale niski poziom, że powiedzieć, że po prostu była fatalna, to jak nie powiedzieć nic. W tamtym momencie ubolewałem również nad faktem, iż zapowiedziano praktycznie od razu drugi sezon tego show. Tak naprawdę w momencie, gdy my dostaliśmy jedynie dwa pierwsze odcinki. Lecz nie można powiedzieć, że to dzięki tak dużej popularności i oglądalności, nawet pomimo faktu, iż gdy Velma premierowała, od razu trafiła na top 1 najpopularniejszej produkcji na HBO Max, z największą liczbą oglądających pierwszy odcinek. Hatewatching jednak robi swoje. Nie można natomiast powiedzieć, iż to dzięki tym hejterom dostaliśmy z automatu drugi sezon, gdyż zanim jeszcze ten serial w ogóle wyszedł, od razu zamówione zostało 20 odcinków, a w pierwszym sezonie dostaliśmy jedynie 10. Tak więc mija rok, a my dostajemy kolejny cudowny sezon jakże wybitnej kreskówki. Wybitnej w byciu absolutnie chujową, żałosną i traumatyzującą nasze wszystkie dobre wspomnienia, jakie mamy z marką Scooby-Doo. Tym bardziej dla mnie, który niedawno obejrzał Brygadę Detektywów, absolutnie tym razem nieironicznie fenomenalną kreskówkę z tego uniwersum, która gdy postawiono obok Velmy, no to po prostu jak niebo a ziemia. Z tego też powodu, gdy całkiem niedawno robiłem materiał o najlepszej wersji Scooby-Doo, tak bardzo boleśnie oglądało mi się tą najgorszą. Ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Mija rok od pierwszego sezonu, a my dostajemy drugi. Oczywiście z niewiadomych mi powodów obejrzałem go całego i przychodzę go zrecenzować. Głównie dlatego, iż nie chciałbym, aby czas na niego poświęcony był całkowicie zmarnowany. Czy więc Velma sezon drugi jest jeszcze gorsza od swojego poprzednika? Nie. Czy jest równie fatalna? Oj, absolutnie. Mój problem natomiast z drugim sezonem jest taki, iż jako tak odczułem, iż jest on minimalnie lepszy od pierwszego, chociaż możliwe, iż było też tak, bo wiedziałem, z czym się już je ten serial i odpalając go byłem gotowy na festiwal żenady i cringe'u, natomiast tak jak mogę w pewien sposób powiedzieć, iż mniej było momentów, na których wrzeszczałem do ekranu wściekłości, tak jednocześnie show to jest bardzo, ale to bardzo nudne. Jakby jeszcze w poprzednim sezonie, muszę przyznać, iż było coś, co sprawiało, iż w jakikolwiek minimalny sposób przyciągało coś moją uwagę. Były to oczywiście rzeczy negatywne, które sprawiały, iż coś się we mnie gotowało, ale tym razem oglądanie tego serialu sprawia ci ból z zupełnie innego powodu, bo zwykły 20-minutowy odcinek trwa tak, ale tak bardzo długo i ciągnie się niemiłosiernie. To jest trochę przykre, ale ja cieszyłem się z momentów, gdy ten serial wywoływał u mnie negatywne emocje, w znaczeniu działo się coś okropnego, co całkowicie niszczyło mi moje ukochane uniwersum dzieciństwa, bo działo się cokolwiek. Wywoływało to u mnie jakieś emocje. Czułem desperację jako odbiorca, bo już wolałem, by wiecznie targały mną negatywne emocje, niż żebym nie czuł kompletnie nic. Tym właśnie jest drugi sezon Velmy, kompletną pustką w twoim sercu. Ten serial nigdy nie należał do typu show, które jest tak złe, że będąc pijanym ziomeczkami na imprezie, dobrze się bawicie śmiejąc się z każdych głupotek, ale to, co się zadziało w drugim sezonie, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Ten serial jest tak zły i nudny, że ja momentami zapominałem treści całego odcinka, pomimo faktu, iż skończyłem go oglądać właśnie przed chwilą. Przede wszystkim serial ten wpada na turbo oryginalny pomysł i tak jak w pierwszym sezonie grasował morderca, który mordował młode kobiety, tak tym razem ktoś zabija starych facetów. W sensie, naprawdę, po prostu robimy odwrotność tego, co było. Ten serial znowu jest po raz drugi o tym samym, a jakimś cudem udało im się to zepsuć jeszcze bardziej. Debiutują tu również nowe postacie, których nie mieliśmy okazji zobaczyć w poprzednim sezonie. Jedną z tych postaci jest o zgrozo wokalistka Hex Girls i ja naprawdę nie wiem, jak mam to skomentować. Nie mam pojęcia, co się tu zadziało, ale to absolutnie nie jest torn, jaką znam. I teraz nie zrozumcie mnie źle, nie mam problemu do postarzenia tej postaci per se, bo lol, ludzie się starzają i na starość wiele z nich nie wygląda już tak pięknie jak za młodu, jednak znając ten serial i wiedząc, jakie praktyki są tu często wykorzystywane, do czego przejdziemy również nieco później, doskonale wiem, iż motyw postarzenia tej postaci i w pewnym stopniu zniszczenia jej przez to był robiony z myślą o tym, aby straumatyzować i wkurzyć wszystkich fanów Scooby-Doo i przede wszystkim Hex Girls. Bo ten serial dokładnie to robi na praktycznie każdym kroku. Bierze lubiane przez wszystkich motywy, pokazuje je fanom i mówi, haha, patrzcie, teraz ja absolutnie zniszczę, abyście wycierpieli, bo możemy, mamy prawdopodobnie pełną swobodę twórczą. Będziemy was traumatyzować tak długo, aż będziemy robić ten serial. Nasza wokalistka Hex Girls nie przybyła do tego serialu sama, gdyż show to wprowadza w pełni oryginalną postać, jaką jest dziecko Thorn, czyli Amber, która postać to jest osobą niebinarną i Jezu, ja przez cały okres trwania tego serialu modliłem się, żeby nie zrobili jakiegoś absolutnie okropnego żartu z tym związanego, jak to często kreskówki dla dorosłych mają w zwyczajach. I nie naśmiewali się z osób niebinarnych czy cokolwiek innego, bo ten serial naprawdę upadł już bardzo nisko, ale błagam, niech nie upada jeszcze niżej, bo to już byłaby stanowcza przesada, pomimo faktu, iż granica dobrego smaku już dawno została przekroczona.
Na szczęście nie dochodzi tutaj do tego, a nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że postać Amber to najlepszy element tej kreskówki i uważam, iż jest całkiem okej postacią, gdyby nie to, iż znajduje się w takim, a nie innym serialu, co sprawia, iż nawet jakbym chciał, to nie jestem w stanie jej enjoyować. Z innych plusów, jakie widzę w tym serialu, to oczywiście oprawa wizualna, bo serial ten, jak na standardy animacji dla dorosłych, wygląda naprawdę ładnie i jest dobrze zanimowany. Oczywiście nie sprawia to nijak, iż ten serial dzięki temu staje się jakkolwiek lepszy, ale no cóż, przynajmniej wygląda ładnie. Oraz uważam, iż sezon ten ma naprawdę jeden bardzo, ale to bardzo zabawny żart, a mianowicie motyw, w którym Fred zostaje księdzem i odnalazł swoją drogę w chrześcijaństwie. Niemniej żart ten trwa like maksymalnie jeden odcinek i bardzo szybko o nim zapominamy, a szkoda, bo uważam, iż byłby to całkiem zabawny running joke, który mógłby się przewijać przez cały sezon. Ponadto Fred został księdzem nie z powołania, a z zupełnie innego powodu, co zupełnie psuje ten żart w moich oczach. Also, a propos powtarzania tych samych motywów z pierwszego sezonu. Pamiętacie, jak w pierwszym sezonie Velma doznawała wielu strasznych halucynacji, gdy tylko próbowała rozwiązać jakąś zagadkę? Otóż nie zgadnijcie co, w tym sezonie również jedną z postaci nawiedzają takie koszmary, a mianowicie Kudłatego, który to ma traumę, potem gdy zamordował matkę Freda w finale poprzedniego sezonu, która przypominam, iż była tym całym seryjnym mordercą, który zabijał młode dziewczyny. Szczerze, nie mam już absolutnie pojęcia dlaczego, ani jaka była jej motywacja. Niemniej, nie ma to znaczenia. Chcecie natomiast wiedzieć, kto jest zabójcą tym razem? Well, lepiej zepnijcie pasy i przygotujcie się na pokaz żenady, bo seryjnym mordercą tym razem jest... Scrappy. Tak, ten mały skurwysyn, to siostrzeniec Scoobiego, który w tym sezonie jest głównym antagonistą. Pomijając już fakt, że nie jest to pierwszy raz, gdy z jakiegoś powodu jakaś rzecz ze Scoobiego Doo każe nam nienawidzić Scrappiego, robił to również pierwszy aktorski film, oraz pomijając to, iż nie jestem fanem takiego nienawidzenia Scrappiego, bo uważam, iż większość osób nie lubi tej postaci, bo film im to kazał, a nawet nie oglądała jakiejkolwiek serii Scoobiego, gdzie pojawiła się on jako faktyczna postać. Ja osobiście nie mam nic do Scrappiego. Nawet zawsze uważałem, że to całkiem zabawne, gdy nie dość, że Scooby i ekipa musieli uciekać przed goniącym ich potworem, to teraz jeszcze musieli się użerać z małym psem, który chciał się z tymi duchami napierdalać. Dodawało to trochę takiej dynamiki do show, natomiast ja z umieszczeniem tej postaci w tym serialu mam zupełnie inny problem. Jak to jest, powiedzcie mi, iż tyle się mówiło o kontrowersji usunięcia głównej maskotki tego uniwersum i jak broniona ta decyzja była argumentem, iż gadający pies jest zbyt kreskówkowy na animacji dla dorosłych, a teraz mimo tego wrzucamy gadającego psa do tej bajki. Jakby, jaki oni mają problem? Aktualnie tym bardziej nie rozumiem tej kwestii, bo ja naprawdę ponownie nie mam problemu z tym, że tej postaci tu nie ma. Momentami mam wrażenie, że to może i dobrze, patrząc na to, jaki poziom ze sobą prezentuje ten serial. Przynajmniej nie zepsują w moich oczach postaci Scoobiego. Natomiast przypominam, iż ten serial regularnie chwali się tym, że tej postaci w tej bajce nie ma. Czy to wymyślając jakiś rządowy projekt przeszczepu mózgów, który w skrócie nazywa się Projekt Scooby, czy to w tym sezonie, gdy ze Scrappiem współpracuje jeszcze jedna osoba jako wspólnik w tych wszystkich seryjnych morderstwach, którym okazuje się nowa żona ojca Velmy z jakiegoś powodu. Nie mam pojęcia, skąd to wyszło, którą Scrappy nazywa wujkiem Scoobim, podobnie jak właśnie mówił to do faktycznej postaci Scoobiego. No ale wiecie, czegoś się nie robi, żeby wkurzyć fanów. Ja naprawdę nie lubię powodów, dla których ja się wkurzam na to show, bo totalnie nie mam problemu z tym, iż serial ten jest animacją dla dorosłych, że usuwa całkowicie tytułową postać tego uniwersum, że naprawdę cokolwiek, bo powtórzę się z tym, co mówiłem w przypadku mojej recenzji Brygady Detektywów. Scooby-Doo to franczyza, w przypadku której zmiany są jej nieodłącznym elementem. Praktycznie każda seria różni się znacząco od innej. Raz dostajemy klasyczne przygody tej gromady bohaterów, innym razem robimy z nich dzieci, albo wplatamy w to social realizację, czy uderzamy w bardziej mroczniejsze klimaty, a innym razem zmieniamy kolor skóry bohaterów, wywalamy tytułową maskotkę i robimy z tego komedię dla dorosłych. Naprawdę nie ma w tym nic złego. Problemem jest natomiast efekt końcowy. Tym bardziej, jak już mówiłem, Scooby-Doo ma naprawdę spory potencjał na bycie animacją dla dorosłych. Tylko no kurde, no zróbmy to dobrze dla odmiany. Swoją drogą, drugi sezon kończy się tym, że Velma umiera i zostaje duchem. Nie mam pojęcia nawet, jak mam to skomentować. Absolutnie fatalny plot twist. Z zakończenia wynika, iż powinna być jakaś kontynuacja. Niemniej o tym sezonie drugim absolutnie nikt nie gada, iż wątpię, że HBO Max da zielone światło na sezon trzeci. Klasycznie papa, łączmy się w bólu, ja idę oglądać coś jakościowego.